Spotkaliśmy się na prezentacji Skyward Community. Ta prezentacja poświęcona jest między innymi duplikacji. Chodzi o program partnerski, czyli to, jak możemy zarabiać poprzez budowę własnych zespołów, poprzez budowę właśnie organizacji w firmie i jakie bonusy otrzymujemy, jakie ewentualnie nagrody możemy otrzymać, jak to wszystko wygląda w programie partnerskim, to postaram się dzisiaj właśnie na ten temat powiedzieć. Witaj Janusz. Mam nadzieję, że burze Was ominęły dzisiaj, bo w niektórych miejscach gdzieś tam w okolicach pozalewało. Dobrze, wobec tego tak, zaczynamy. Że krótko, nazywam się Mariusz Duczmański. Od 2016 roku jestem zarówno inwestorem, jak i partnerem firmy Skyward Community. Więc mamy już 5 lat, w marcu minęło 5 lat, kiedy mam styczność z tą firmą. Mam, można powiedzieć, zaszczyt obserwować od samego początku, jak firma wdrażała całą technologię z dokumentów, z papierów, z tych wszystkich pozwoleń, zezwoleń, które posiada, w realny biznes, w realną technologię, którą możemy dzisiaj oglądać już w pełni zrobioną, w pełni wybudowaną między innymi na Białorusi, w Malinomorce, i są osoby na tym dzisiejszym jej prezentacji, które nie raz, ale kilka razy odwiedziły to miejsce, więc mogły zobaczyć z bliska naszą technologię, zobaczyć, jak przejechać się, zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka, więc jak gdyby wyobrażenie o tym biznesie, o całej technologii, w której bierzemy udział, jest całkowicie inne. Tych osób, które widziały to na żywo, jestem tego pewny. Natomiast ja wszystkich zachęcam do jak gdyby aktywnego w najbliższych miesiącach, być może w najbliższym roku, jeśli taka będzie możliwość, to wybrać się na jakąś wystawę, która będzie na przykład w Berlinie, czy jeśli będzie EcoFest w Marinomorce, czy jakiekolwiek inne sytuacje, gdzie możemy namacalnie dotknąć tej technologii, zanim ona powstanie tak naprawdę na każdym kontynencie i zacznie pojawiać się w wielu krajach, to ją zobaczyć teraz na takim etapie, kiedy to wszystko za chwilę zostanie wdrażane. Mówimy już w tym momencie o, jak gdyby pomału dobiega do końca, jeśli chodzi o tworzenie samej technologii. Natomiast wkrótce, już w tym roku, jak wiemy nawet z wypowiedzi pana Anatolia Junickiego, rozpoczną się budowy tras komercyjnych. Tutaj krótka jeszcze informacja, to jest slajd, który widzieliście już wielokrotnie. Mieliśmy okazję w 2019 roku być między innymi w Szarży, tam gdzie rozpoczynano wtedy budowę ekotechnoparku, czy tego parku całego innowacji, który tam jest zbudowany, testowany na ziemiach arabskich. Dzisiaj już wiemy, że pierwsze kolejki, pierwsze urządzenia jeżdżą, odwiedza je coraz więcej różnych dziennikarzy, firm zarówno miejscowych, okolicznych, jak i z innych krajów. Zaczyna robić się naprawdę, naprawdę głośno na temat naszej technologii, ponieważ my tu już mówimy o kolei strunowej, o tym nowym transporcie, nie z punktu widzenia dokumentów, które gdzieś tam kiedyś powstaną, ale mówimy o transporcie, który już istnieje. I w tym momencie będzie wdrażany tak naprawdę normalną realizację projektów adresowych, celowych, zamówień, których firma nie posiada naprawdę mało. Plan marketingowy. Może od początku. W momencie, kiedy jesteśmy na swoim biurze online, po otwarciu konta, po zweryfikowaniu swojego konta i po zaakceptowaniu regulaminu w zakładce dla partnerów, bo tam trzeba taki, o ile pamiętam, 8-stronicowy regulamin odhaczyć, zatwierdzić i wtedy pojawią się nasze narzędzia partnera. Nasze narzędzia partnera są nieodzowne w budowaniu organizacji w Skyward Community, ponieważ tak naprawdę mamy tam stronę i wiele innych zakładek, które uprzyjemniają, ułatwiają nam pracę w firmie. Oprócz tego, że dostajemy kilka stron internetowych z podpiętym naszym numerem ID partnera, to mamy jeszcze możliwość wysłania linków
które pozwalają ludziom odwiedzić tak naprawdę ekotechnopark bez wychodzenia z domu i zobaczyć go tak naprawdę w takiej formule 3D, gdzie zarówno z góry, jak i z każdej strony możemy cały obiekt dokładnie zobaczyć. I też podpięte są tam pewne linki pod nasze numery ID. Więc to też pomaga nam budować zespół, pomaga też ludziom wyobrazić sobie, o jakiej technologii mówimy. Więc naprawdę wykorzystujcie wszystkie te narzędzia, które mamy właśnie w zakładce tej dla partnerów. Jest tam ich dosyć sporo, co jakiś czas coś nowego się pojawia. Więc warto o tym pamiętać. Tu mamy właśnie ten slajd, który mówi o tych linkach referencyjnych, polecających. Jeden jest link gotowy, go, który tak naprawdę zwraca uwagę na bezpośredni formularz rejestracyjny, bardzo prosty. Często jest tak, że w momencie, kiedy dokonamy prostej rejestracji, należy tą rejestrację potwierdzić we własnym adresie mailowym i dopiero dokończyć uzupełnianie formularza rejestracyjnego. Następnie należy dostarczyć firmie dokumenty. Jeśli dokument tożsamości posiada adres naszego zamieszkania czy zameldowania, to wystarczy wtedy dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty, czy jakikolwiek inny dokument tożsamości właśnie z adresem, więc wtedy wystarczy tylko ten dokument. Gdyby się okazało, że mamy te nowsze dowody, na przykład osobiste, no to musimy dostarczyć dodatkowo jakiś tam dokument potwierdzający adres zamieszkania. Może to być jakikolwiek rachunek za media domowe, wyciąg z konta. To są najczęściej dokumenty dostarczane lub ewentualnie z urzędu miasta czy z gminy, na przykład prosty dokument na jednej kartce, czasami to jest połowa kartki A4, zaświadczenie o zameldowaniu i tam wtedy ten adres nasz będzie się znajdował. Jeśli chodzi o statusy partnera, to jest ich, jak widzimy, 7. Tak naprawdę pierwsze osiągamy bardzo szybko, kiedy myślimy o duplikacji, kiedy myślimy o zapraszaniu ludzi do biznesu, to w tym momencie te trzy pierwsze poziomy, partner, konsultant i lider, możemy osiągnąć nawet bez problemu w ciągu kilku dni. Natomiast kiedy myślimy bardzo poważnie o duplikacji, o tym, żeby zapraszać jak największą liczbę osób, pokazać ludziom faktycznie, o jakim biznesie mówimy, to wtedy tak naprawdę konkretna praca zaczyna się od poziomu master. Master, następnie ekspert, top ekspert i sky ekspert. I teraz może pokrótce, może przejdę do kolejnych, może od tego drugiego, bo on jest bardzo prosty. Konsultant to jest partner, to jest człowiek, który sam zainwestował pierwsze $100. Jak widzimy, zaprosił przynajmniej dwóch partnerów, z których każdy zainwestował minimum $100. Łączna inwestycja nasza plus naszych partnerów wynosi $300. To jest status konsultant. Natomiast status lidera osiągamy wtedy, kiedy sami zainwestujemy w czasie jak gdyby narastającym. $200, 3 osoby zapraszamy bezpośrednio z naszego linka, z których każda inwestuje tą technologię minimum $200. Łączna inwestycja na pierwszym poziomie wynosi minimum $2000. Wtedy osiągamy status lidera. I zapewniam, pewnie większość z nas, jeśli no nie wszyscy, taki status bardzo szybko osiągnęli lub osiągną, tego jestem przekonany. Pewien. Kolejny status, o którym już powiedziałem, na którym tak naprawdę troszeczkę trzeba popracować, to jest status master. Przy tym statusie tak naprawdę musimy mieć już jak gdyby takich trzech liderów bezpośrednio zaproszonych z naszego linka. To są partnerzy, którym już w jakimś tam sensie pomogliśmy uzyskać ten status lidera. Czyli są to osoby, które przynajmniej zaprosiły też trzy osoby, każda z nich, czyli nasz zespół w tym momencie będzie liczył minimum trzech naszych liderów, każdy po trzy osoby, mamy 9 plus 3, 12 osób, to jest taki minimum oczywiście. Często jest tak, że mamy tych partnerów ze statusem partner czy jeszcze innym na tym pierwszym poziomie i wygląda to tak, że by osiągnąć status mastera, musimy osobiście posiadać 1000
$1000 własnej inwestycji. Trzech partnerów ze statusem lider. Pamiętamy, żeby zostać liderem, sama własna inwestycja to tylko zaledwie $200. Ale warunek jeszcze jeden, który trzeba spełnić, na pierwszym poziomie, cała nasza organizacja, ale na pierwszym poziomie, musi mieć łącznie zainwestowane $5000. Czyli nasze 1000 plus 4000, nasza struktura, lub na przykład my mamy 2 czy 3 tysiące i pozostałą część nasza struktura. Czyli tak naprawdę trzy warunki. Nasza inwestycja minimum 1000, trzech liderów i 5000 na pierwszym poziomie. Uzyskujemy status mastera. Kolejny status, jest to status eksperta. W tym wypadku tutaj widzimy, że status eksperta, aby osiągnąć, trzeba mieć również trzech z niższym statusem partnerów, czyli w tym wypadku trzech masterów, aby uzyskać status eksperta. Z tą różnicą, że dwóch masterów możemy mieć na pierwszym poziomie, natomiast trzeci poziom to poziom, na którym trzeci master to master, który może być na pierwszym poziomie lub na dowolnym poziomie, ale w innej niezależnej nodze. No i to jest ta różnica. Czyli trzech masterów, dwóch na pierwszym poziomie, trzeci może być na drugim, czwartym, piątym i tak dalej poziomie, ale nie w niezależnej nodze. I jakie warunki musimy my spełniać osobiście, aby uzyskać status eksperta? 5000 nasza osobista inwestycja w okresie narastającym, czyli w jakimś tam przeciągu jakiegoś czasu osobiście musimy my mieć własnej inwestycji 5000. Mieć trzech partnerów mających status master i na pierwszym poziomie cała nasza organizacja osób, których zaprosiliśmy, czyli ze statusem zarówno liderów, masterów, jak i jeszcze innym poziomem osób, które na przykład dopiero zaprosiliśmy, świeże, nowe, dokonały jakichś inwestycji, na pierwszym poziomie nasza organizacja musi mieć łączną inwestycję $10000. Wtedy, kiedy te trzy warunki spełnimy, czyli 5000 własnej inwestycji, trzech masterów, 10000 na pierwszym poziomie, uzyskujemy status ekspert. Jeszcze mamy dwa poziomy. Poziom top ekspert. Top ekspert, tutaj oczywiście, zaraz zobaczę, czy jeszcze. Top ekspert to partner, który, czy też inwestor, który zainwestował sam osobiście $10000, musi mieć trzech ekspertów. Dwóch ekspertów musi być minimum na pierwszym poziomie, trzeci może być na dowolnej nodze, drugim, trzecim, czwartym poziomie, ale niezależnej nodze, czyli w innej niż tych dwóch ekspertów, których posiadamy na pierwszym poziomie. I co ważne, mamy trzech ekspertów, $10000 własnej inwestycji. Jak widzimy, 30000 suma inwestycji osób wchodzących w skład pierwszego pokolenia uwzględnieniem inwestycji własnych powinna wynosić co najmniej 30000 i wtedy możemy uzyskać status top eksperta. Co ważne, top ekspert może uzyskać comiesięczny bonus w wysokości od $500 do $1500. On jest zależny od wysokości obrotu w danym miesiącu naszej struktury, od 5000 do 20000, jeśli jest lub więcej, możemy uzyskać właśnie ten comiesięczny bonus 500, 800 lub $1500, niezależnie od tego, ile bonusów otrzymamy normalnie z programu partnerskiego. Co warte zauważyć, pewnie każdy już wie, ale każdy poziom, począwszy gdzieś tam załóżmy od partnera, lidera, mastera, eksperta, top eksperta, pozwala nam uzyskać bonusy od pewnej wysokości, od 15% z pierwszego poziomu. Oczywiście to jest względne 15%, bo ono może wynosić również i 18%. Krótko jeszcze wspomnę w tej prezentacji na ten temat, jak to osiągnąć. Natomiast głębokość
ze zmianą każdego statusu głębokość uzyskujemy coraz większą. Przy statusie top ekspert mamy już 24 poziomy, więc naprawdę przy dobrze mocno rozbudowanej organizacji możemy mieć naprawdę stałe źródło pasywnego, dobrego dochodu. Cofając tak naprawdę na te wcześniejsze poziomy, widzimy, że przy liderze sięgamy do 6 poziomów, przy masterze do 9 poziomów, przy ekspercie do 20 poziomów, no i tutaj mamy przy top ekspert mamy 24 poziomy. Więc to wynagrodzenie partnerskie jest bardzo wysokie. I ostatni poziom to Sky Expert. Sky Expert osobiście musi mieć zainwestowane minimum 20 tysięcy dolarów. Widzimy, że suma inwestycji osób stanowiących pierwsze pokolenie z naszą inwestycją musi wynosić co najmniej 90 tysięcy dolarów i musimy posiadać w swojej strukturze 4 top ekspertów. 2 musimy mieć na pierwszym poziomie bezwzględnie, czyli osoby, którym pomogliśmy ten status osiągnąć. Natomiast pozostałych 2 to mogą być partnerzy, którzy są na 2., 3., 4., 5. poziomie w naszej strukturze, którym też pośrednio pomogliśmy uzyskać te statusy. Są w niezależnych nogach, mamy ich 4 i w tym momencie uzyskujemy status Sky Expert. 20 tysięcy własnej inwestycji, pierwsze pokolenie łącznie z naszym kapitałem 90 tysięcy plus 4 top ekspertów. To dodatkowe wynagrodzenie przy Sky Expert może wynosić do 2000 dolarów co miesiąc przy obrocie 30 tysięcy i 24 poziomy, jeśli chodzi o wynagrodzenie partnerskie. Tutaj mamy tabelkę, która bardzo w skrócie mówi to, co przed chwileczką omawiałem, więc może nie będę się wdawał w szczegóły. Zatrzymuję się często na tym slajdzie, ponieważ ten slajd mówi o takich dodatkowych 3% bezpośrednio z pierwszego poziomu. Wtedy, kiedy w naszej strukturze w pierwszym poziomie mamy w danym miesiącu ilość rat. Jeśli będzie to minimum 5, 10 lub 20 rat w naszej strukturze w pierwszym poziomie, to w zależności od ilości tych rat możemy uzyskać za wszystkie raty. Nie 15%, ale 16%, 17% lub 18%. Czyli może to być 3% więcej każdego miesiąca, jeśli mamy minimum narastająco właśnie w danym miesiącu 5, 10 lub 20 rat w strukturze w pierwszym poziomie. To jest taki fajny bonus, dodatkowe wynagrodzenie ze strony firmy. Zasady i warunki programu partnerskiego. Minimalna kwota inwestycji to jest 50 dolarów. Minimalna kwota wypłaty 30. Często zwracam uwagę jeszcze na wypłatę odsetek maksymalnie do 24 poziomu, więc program partnerski naprawdę jest fajnie, świetnie rozbudowany. No i każdy może zaprosić z nas nieograniczoną liczbę partnerów. Warto się tak naprawdę zastanowić, ponieważ dzisiaj mamy 22 czerwiec. Za tak naprawdę mniej więcej tydzień kończy się kolejny miesiąc i warto się zastanowić, ilu partnerom, ilu ludziom pomogłem poznać firmę, jaką jest Skyward Community. Do ilu osób zwróciłem się z tą ofertą? Do ilu osób, o ilu osób poinformowałem, że jest taka technologia, która tak naprawdę wchodzi w tej chwili etap realizacji. Czyli po malutku kończymy ten etap jak gdyby tworzenia całej technologii, certyfikacji, testów, szybkości, wielu innych i za chwilę będziemy przechodzić do realizacji zamówień. Zdajemy sobie sprawę, że udziały dzisiaj są jeszcze bardzo, bardzo tanie, chociaż ci, którzy są 4-5 lat już we firmie, to wiedzą, że kiedyś udziały kupowali dużo, dużo taniej. Dzisiaj one są o wiele droższe. Również ta cena średnio około plus minus 8-10%, z tego tak zauważyłem, o tym jeszcze za chwilę też wspomnę, zmieni się dosłownie za 3 dni, czyli ten okres zmiany dyskonta firma delikatnie przesunęła, ponieważ zdawała sobie sprawę, że zawsze przed końcem danego dyskonta bardzo porusza się cała struktura, jest poruszenie, nowe rejestracje, nowe weryfikacje kont i wiele innych rzeczy się dzieje
i nie każdy był w stanie na przykład zrobić to w określonym czasie. Więc wiemy, że w sytuacjach, biorąc pod uwagę przeszłość, firma w kilku przypadkach również zdarzało się, że przesunęła zmianę dyskonta o te dosłownie 2-3-4 dni, tylko po to, żeby ci, którzy nie zdążyli tego zrobić, a jednak bardzo chcieliby w tej chwili zainwestować, kupić jakieś pakiety udziałów, mogli to jeszcze zrobić. Ci naprawdę zdecydowani, którzy chcą to zrobić jeszcze teraz, w ciągu najbliższych 3 dni. Więc to dyskonto zostało niejako, zmiana tego dyskonta przesunięta i jest to taki ukłon też ze strony firmy. Tutaj krótka informacja o tych wynagrodzeniach, które mamy ze strony firmy. Jeśli chodzi o mistrza, no to mamy tutaj, czyli mastera, mamy tutaj długopis firmowy. Jeśli chodzi o eksperta, tutaj już jest przyjemniej, ponieważ firma wypłaca nam, w momencie kiedy uzyskujemy status eksperta, firma wypłaca nam $500 na nasze konto bonusowe w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego statusu. Czyli dostajemy taki dodatkowy, niezależny zastrzyk gotówki. Top ekspert otrzymuje $1500 jednorazowo w ciągu 24 godzin od uzyskania tego statusu i Sky Expert, czyli ten ostatni, to jest bonus w wysokości $2000 w ciągu 24 godzin od uzyskania tego statusu. To są dodatkowe oczywiście bonusy, niezależne od tego, ile zarobimy w 24 poziomach naszej całej organizacji, ile zarobimy tych dodatkowych comiesięcznych bonusów, jeśli mamy przynajmniej status eksperta lub wyżej. Więc warto o tym pamiętać. Niektórzy zastanawiają się, czy jest czas jeszcze odpowiedni na to, żeby w ogóle budować strukturę, bo niektórzy sobie powiedzą, no tak, już mamy 14 etap, za chwilę przechodzimy do 14 etapu, pod etapu drugiego. Pewnie za chwilę będzie w niedługim czasie 15 etap. Jak słyszeliśmy tutaj z wypowiedzi pana Anatolia Janickiego, on może potrwać teoretycznie 2 lata, ale może to być o wiele również krótszy okres. Wszystko zależy od tych sił przerobowych, które potrzebne są do wybudowania długiego toru, do testu tej technologii, tej kolei szybkościowej, która rozwija szybkość 500 na godzinę. I tak naprawdę to jest czas, który został podany przybliżony. My wiemy, że większość testów ten tabor szybkościowy przeszedł. Tak naprawdę głównie chodzi o test samej szybkości. Certyfikacja, jeśli chodzi o parametry wszelkie inne, one zostały już przebadane między innymi na Ekotechnoparku tutaj koło Mińska. Natomiast niektórzy już osobiście widzieli oczywiście tą rakietę, w cudzysłowie oczywiście powiem, bo to jest jeden z pojazdów, który mieści tam sobie chyba 6 osób, o ile pamiętam. Natomiast oczywiście tego typu pojazdy, kolej będzie budowana w zależności od potrzeb, od zamówień szybkościowa w przyszłości. To może być i kilkanaście, kilkadziesiąt lub jeszcze dużo, dużo więcej osób przemieszczać taką koleją. Natomiast sam test szybkości po prostu musi się odbyć na odpowiednim torze, które firma z własnych środków tutaj zbierany w ramach tego crowdfundingu poprzez te umowy konwertowe, w zamian które otrzymujemy udziały spółki, jesteśmy wpisani sztywno do rejestru spółki, to jest bardzo ważne. Każdy z nas po krótkim czasie, w momencie kiedy spłaci raty pakietu, jeśli były brane na raty, uzyskujemy certyfikat, ale również nad certyfikatem u góry pojawia się coś takiego jak wpis do księgi, do rejestru spółki. Więc każdy z nas jest wpisany do rejestru spółki z imienia, nazwiska. Nasze udziały, nasze numery są zarejestrowane w rejestrze spółki. Więc to jest bardzo ważne. Każdy może sobie nawet to wydrukować, ten dokument w własnym domu. Tutaj krótka grupa. Mamy po lewej stronie panią Natalię, która powiedzmy jest tutaj takim kuratorem na tereny całej Polski, powiedzmy łącznikiem z zarządem firmy. Można powiedzieć, że tutaj pani Natalia jest w stanie jak najwięcej załatwić dla nas i w stanie załatwić dużo, kiedy my ewentualnie będziemy faktycznie robić, na przykład będą liczne prezentacje, na które będzie sporo osób, czyli będziemy zapraszali nowe osoby, bo o takich szczególnie myślimy.
kiedy tak naprawdę będziemy uzyskiwać jakieś statusy, będziemy chcieli na przykład, nie wiem, długopis firmowy, czy jakieś zamówienia na plakaty, konkretne zamówienia na plakaty, jakieś jeszcze gadżety inne i tak dalej, to tutaj w tej kwestii, myślę, że pani Natalia się nie pogniewa, ale w tej kwestii tutaj pani Natalia właśnie wie najwięcej, jak to zrobić, jak to załatwić, więc dlatego też wspominam tutaj o pani Natalii, która jest przede mną na tym zdjęciu. Tutaj krótko wspomnijmy o naszej aplikacji mobilnej, którą każdy z partnerów powinien pobrać na swój telefon. Ona ułatwia życie, pozwala nam pokazać takie najważniejsze narzędzia w każdej chwili, gdziekolwiek się znajdziemy, ponieważ wiadomo, każdy z nas ma swój telefon, mało kto nosi tablety, laptopy i jeszcze inne urządzenia. Prezentację oczywiście możemy w wolnej chwili przesłać, kiedy jesteśmy w zaciszu domowym, natomiast w aplikacji możemy bardzo szybko pokazać pewne ważne informacje, na przykład potencjalnej osobie, którą chcielibyśmy zaprosić albo poinformować o technologii, jaką jest właśnie Skyward Community. No i tak przeszliśmy do też ważnej rzeczy. Aktualny dyskonto zostaje przedłużony do 25 czerwca, o tym mówiłem. To jest ta ważna informacja, natomiast ono skończy się 25 czerwca i przejdziemy na etap 14.2. Będzie to miało związek ze zmianą dyskonta i ceną udziałów. Tutaj tak naprawdę firma dała nam pierwszy raz podgląd, zanim się to dyskonto skończy, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Przykładowo przy znanym nam pakiecie InnoTrans, gdzie mamy możliwość kupienia w krótkim czasie 3 pakietów za 1000 w gotówce, 1000, 1000, 1000, gdzie do tej pory otrzymywaliśmy i otrzymujemy jeszcze, no bo to możemy w ciągu 3 dni jeszcze zrobić, otrzymujemy na dzień dzisiejszy jeszcze 33 tysiące, 38 i 47. Za 3 dni, kiedy zmieni się dyskonto, za tą samą cenę, czyli łącznie tak naprawdę za 3 tysiące dolarów, gdybyśmy chcieli w tym dyskoncie wziąć udział w InnoTransie, 33, 38 i 47 dyskonto, dostaniemy udziału za 3 dni 3 tysiące mniej w pierwszym tysiącu, 4 tysiące mniej w drugim tysiącu, no i widzimy również, tu mamy 47, a tu mamy 44, więc też 3 tysiące mniej w tym trzecim pakiecie. Więc warto to uwzględnić, bo jeśli myślimy faktycznie o zakupie, to warto to uwzględnić, ponieważ łącznie, jak łatwo jest policzyć, mamy ile mniej? 3000, 4, 3, 3, dobrze mówię, około 10 tysięcy chyba. Mniej mamy udziałów łącznie w tych 3 pakietach. Tutaj kolejny przykład zmian. Student dla dzieci i też widzimy pewną różnicę w dyskoncie. Między innymi ilości, dzisiaj na przykład w tym pakiecie dostajemy 19 665, a będziemy otrzymać ich tylko 16 380, więc spora różnica w ilości udziałów. Kolejne pakiety, tutaj na przykład te pakiety bardzo dobrze znamy, start 250 na 5 miesięcy, na dzień dzisiejszy mamy tych udziałów przy starcie, mamy tych udziałów 6 tysięcy, będziemy ich mieli o 500 mniej za 3 dni. Kolejny przykład przy pakiecie Stable Business, 1000 inwestycja i 2000 inwestycja. Wiem, że ostatnio paru partnerów bardzo sobie polubiło tego typu tą inwestycję. Udziałów mamy na dzień dzisiejszy w tych pakietach 32 i 68, a będzie ich 29, czyli o 3 mniej, i 62, czyli o 6 tysięcy mniej. To też warto uwzględnić. Tutaj teraz mamy krótką też informację. O tej informacji też już kilka razy mówiłem, że w swojej historii firma miała różne pakiety. Były takie pakiety, które były inwestycją jak gdyby w zagospodarowanie ekotechnoparku na terenie Marina Morka.
i wtedy kupowaliśmy standardowo po prostu pakiety, a otrzymywaliśmy dodatkowo, kupowaliśmy drzewo, które jest posadzone na tym ekotechnoparku z naszą tabliczką, z numerem GPS, gdzie możemy, będąc w tym ekotechnoparku, w łatwy sposób znaleźć nasze drzewko. One oczywiście, te akurat drzewa są zrobione już sprzed kilku lat, więc dzisiaj wyglądają one o wiele dorodniej. Tu mamy kolejny przykład różnych pakietów, które firma dawała. Jest muzeum w Marinamorce, piękne muzeum, jeśli ktoś miał możliwość odwiedzenia, gdzie cały sufit jest, zawierają imiona i nazwiska inwestorów, którzy zainwestowali środki, kupowali pakiety właśnie do tego momentu, kiedy firma kończyła jak gdyby prace związane z tym muzeum, więc aby upamiętnić osoby, które brały udział jak gdyby w wspieraniu tego projektu, by on powstał właśnie w takiej formie, jaką dzisiaj już widzimy, firma po prostu imiona, nazwiska z całego świata tych inwestorów, partnerów umieściła na takich podświetlanych suficie. No i tutaj też w jednym miejscu, jak widzimy, jest również, znalazło się w tym czasie moje nazwisko, ale też tu widzę różnych osoby, widzę na przykład kolegę, który bardzo często gdzieś tam też podaje informacje o firmie, na przykład Mariusz Bielawski, czy też jeszcze kilka innych osób widzimy z Polski, po imieniu, nazwisku alfabetycznie w tym muzeum można nasze dane, nasze nazwiska znaleźć. Teraz krótka informacja o tym, o czym mówię również też na każdym webinarze. Również nasza zakładka, jeśli chodzi o nasze biuro, zawiera właśnie taką zakładkę ustawienia, dane osobowe i między innymi mamy coś takiego jak spadkobierca. Ja każdemu mówię i zachęcam, by to miejsce jako spadkobierca po prostu wpisać osoby, które są bliskie naszym sercom, czy to współmałżonkowie, czy któryś z dzieci, to już my sami decydujemy, kogo wpiszemy, bo możemy tych osób więcej wpisać, uposażyć, tak jak normalnie przy polisie, przy ubezpieczeniu podajemy osobę uposażoną i to jest normalne, ludzkie, tak samo tutaj przy tych udziałach, bez względu na to, czy mamy dzisiaj 20 lat, czy mamy 80 lat, dobrze, abyśmy tą rubrykę wypełnili z normalnych ludzkich powodów, aby udziały nie przepadły, ponieważ nawet jeśli nasi bliscy będą wiedzieć, być może będą pisać, a to wtedy jest wiadomo sprawa problemowa, jakaś spadkowa, czy faktycznie te udziały nam się należą, czy może kilku osobom lub jeszcze większej ilości osób. Natomiast w momencie, kiedy my wpiszemy tutaj spadkobiercę, to my decydujemy za życia, gdyby nam coś się stało, kto otrzyma te udziały. I dobrze takiego spadkobiercę poinformować, że takie udziały ma w takiej, a takiej firmie zapisane. Jako osoba uposażona po prostu. Dla naszego tak naprawdę bezpieczeństwa i bezpieczeństwa dobra ludziom, osobom, którym dobrze życzymy. Tutaj mamy też zabezpieczenia kont wielu partnerów, ponieważ miałem możliwość widzieć kilkanaście lub więcej kont partnerów. Pamiętajcie, aby zabezpieczyć w miarę dobrze swoje konta. Dodatkowymi pinami, hasłami, aplikacją tą googlowską, gdzie mamy dodatkowy pin. Kiedy uruchamiamy tą aplikację, zapiszmy kod QR, zapiszmy ten numer kodu, gdzieś w miejscu, o którym my tylko będziemy wiedzieć. W wypadku oczywiście zgubienia komórki, czy ewentualnie awarii komórki, kiedy nam gdzieś procesor, karta główna gdzieś tam w telefonie padnie, to w łatwy sposób jesteśmy w stanie odtworzyć tą aplikację na naszym telefonie i bez problemu dostać się na nasze konto. W innym wypadku oczywiście możemy to zrobić, ale kiedy chcemy odblokować, no to musimy pisać do firmy na support, musimy się zidentyfikować, musimy między innymi wtedy napisać do firmy, że prosimy o wyłączenie na przykład aplikacji Google, nazwie takiej i takiej, moje konto jest, adres mailowy podajemy, przedstawiamy się, zmienię nazwiska i najczęściej będzie potrzebny dowód osobisty, skan prawa, lewa,
ale najczęściej dodatkowo takie zdjęcie, czyli nasza Swiftocia, dowód osobisty przy twarzy plus bieżąca data, nazwa firmy, miejscowości. Bez takiego zdjęcia, bez identyfikacji po prostu się nie obędzie, aby nam odblokowało. Osobiście sam sobie kiedyś zablokowałem raz konto, jeśli chodzi o aplikację Google, więc no, przez tego typu zabieg związany chociażby z takim zdjęciem, jak tutaj mamy na folderze, na tym slajdzie, bez problemu udało się dość szybko, sprawnie to konto odblokować. Tutaj Was zachęcam do tego, jeśli nie macie jeszcze takiego zwyczaju, bo ja wiem, że nie każdy ma taki zwyczaj. Wiem to po niektórych swoich partnerach, którzy gdzieś tam kupili udziały i prawie zapomnieli, że w ogóle je posiadają. Do tego, żebyście zaglądali naprawdę dość często w zakładkę wiadomości, ponieważ coraz częściej różnego rodzaju webinary, chociażby przez pana Władimira Masłowa, czy jeszcze innych ludzi z zarządu, prawników, czy jeszcze inne osoby ważne we firmie, różnego rodzaju webinary lub tezy są tłumaczone na język polski. Więc można troszeczkę naprawdę fajnej wiedzy przyswoić, by wiedzieć, w jakim strumieniu między innymi jesteśmy, jeśli chodzi o rozwój technologii, w którą naprawdę głęboko wierzę, że my wszyscy tu, jak jesteśmy obecni, wierzymy i wiemy, na jakim jest etapie. A jest na etapie naprawdę bardzo mocno już rozwiniętym. Więc to były tezy webinarium z 8 czerwca, do których zachęcam do powrotu na spokojnie sobie do przeanalizowania i przeczytania w języku polskim. Tutaj też informacja, jeśli chodzi o udział w Expo w Dubaju. To jest bardzo ważne wydarzenie. Dlaczego bardzo ważne wydarzenie? Dlatego, że jak czytaliśmy w tym newsie, ten news ukazał się 9 czerwca. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń, wydaje mi się, dla firmy. Zobaczcie, całe Expo będzie trwało od 1 października do 31 marca. Ja wierzę, że w tym okresie od października, właściwie no mamy jeszcze więcej czasu, no bo w tej chwili mamy końcówkę czerwca, nie? Ale od października, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, czyli pół roku, firma, tak jak zapowiedziała, będzie bardzo mocno już w mocnym etapie rozwiniętym, jeśli chodzi o budowę pierwszych projektów komercyjnych, adresowych. Być może już do tego czasu będą pierwsze ukończone. Wiemy, że w okolicach chyba października, z tego co pamiętam, nie chcę tutaj jak gdyby przekrzywić jakiejś informacji, ale z tego co pamiętam, to mowa była chyba w okolicach października mają być ukończone te testy, a czy te tory związane z między innymi testem taboru miejskiego na 2,5-kilometrowym odcinku. Zresztą niektóre firmy, niektórzy dziennikarze, niektóre artykuły na ten temat już też wspominają. A jak zrobiony będzie test szybkości taboru miejskiego i między innymi jeśli chodzi o kontenery, to firma może fizycznie zacząć budowę i to bardzo szybko z kapitałem, który posiada od inwestorów, którzy no, złożyli zamówienia na tego typu budowy. Będą te pierwsze projekty powstawać bardzo szybko i z tych newsów, które firma ostatnio podaje, na te wszystkie pierwsze seryjną produkcję jest już przygotowana od strony między innymi technologicznej, tworzenia poszczególnych modeli. Pół roku, niesamowita reklama. Jestem w 100% pewny i przekonany, zresztą wiem z wcześniejszych tego typu wydarzeń podobnych, że w ciągu tego okresu firma podpisze potężne kontrakty. Jestem przekonany, że to będą dziesiątki, jeśli nie setki miliardów dolarów, o takich kwotach mówimy, budowa po prostu na budowę nowych projektów. Co najciekawsze, że sama szarża, ta miejscowość, tam gdzie my jechaliśmy też, jakbyśmy na szkolenia, byliśmy w Dubaju w hotelu, odcinek tam kilkudziesięciu kilometrów, więc biorąc pod uwagę czas trwania całego tego Expo, wielu bardzo, bardzo zamożnych, bardzo wpływowych ludzi będzie mogło bezpośrednio odwiedzić szarżę i nasz cały ten park innowacji, centrum innowacji i szkolenia,
zobaczyć na własne oczy tą technologię, przejechać się tymi kolejkami i myślę, że nie tylko tymi, które w tej chwili są uruchomione, ale w ciągu tych kilku miesięcy najbliższych powstaną kolejne będą testowane i będą jeździć na torach, może się naprawdę wydarzyć bardzo dużo. Jestem o tym przekonany. Oczywiście są trasy już zamówione i my wiemy, że w najbliższym czasie one ruszą w tym roku, projekty adresowe, ale myślę, że po tym Expo w ciągu pół roku możemy spodziewać się bardzo dużo. Myślę, że nie jeden z nas będzie dumny. Zresztą tutaj wypowiedź jednej z pani dyrektor generalnej, dyrektor generalny wypowiedział się, że obecnie intensywnie rozwijamy region MENA, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na naszą innowacyjną technologię. Uczestnictwo w tak dużej międzynarodowej wystawie, a także obecność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich własnego kompleksu transportowego, który możemy zademonstrować na nasze osiągnięcia, bez wątpienia ugruntuje nasz globalny sukces. Mówimy tutaj o globalnym sukcesie ogólnoświatowym na całym świecie. To jest potężne przedsięwzięcie, potężna impreza, gdzie najbogatsi ludzie świata przyjeżdżają właśnie na takie expo z różnych regionów świata, po to, żeby wdrażać pewną technologię również we własnych krajach i to na szeroką skalę. Myślę, że tutaj ze strony naszej firmy Skyward Community będzie potężne zainteresowanie, bo ono już było na wcześniejszej jednej z wystaw w Dubaju, bardzo było duże zainteresowanie, bardzo duże. Na koniec to, co już mówiłem też na ostatnim webinarze, Anatolij Junicki, mówiąc o projektach właśnie adresowych, o 15 etapie, o planach na przyszłość, zwrócił uwagę tak naprawdę, że kończy się między innymi budowa 2,5-kilometrowych torów testowych. Ona jest w toku, natomiast z jednej z wypowiedzi, z jednego z artykułów mogliśmy wyczytać, że plany ukończenia są w okolicach właśnie października i wtedy będzie można jak gdyby klepnąć tą szybkość 150 na godzinę, maksymalną szybkość chociażby taboru miejskiej. To będzie już wszystko. Można wtedy budować fizycznie, rozpocząć, a takie projekty z dokumentacją pełną, z przygotowanymi gruntami, z pozwoleniami czekają. Tu jak pan Anatolij Junicki powiedział, że to nie są projekty, które są planowane w przyszłości, to są projekty, nad którymi już pracujemy i one są bardzo mocno zaawansowane, jeśli chodzi o otworzenie jej. No i przyszłość, można powiedzieć, w kolorowych barwach się przedstawia. Ja to tak osobiście odebrałem, kiedy czytałem pierwszy raz tego newsa. Sam pan Anatolij Junicki powiedział, że 5 lat to minimum 500 miliardów dolarów kapitalizacji własnej samej spółki, 10 lat to bilion dolarów i dziesiątki, setki projektów, które będą w trakcie budowy. Oczywiście ten okres może być jeszcze o wiele bardziej przyspieszony. Wszystko zależy tak naprawdę od mocy przerobowej firmy naszej i podpisanych umów z firmami, które będą dostarczać podzespoły, elementy lub zajmować się dużą, sporą częścią budowy tych urządzeń. Oczywiście to muszą być ludzie odpowiednio przeszkoleni w tej dziedzinie. Ale w tej kwestii tutaj ten rozwój następuje w tej chwili bardzo, bardzo szybko. Jest bardzo duży rozwój do przodu. I ta wypowiedź tego dyrektora też na koniec, ona fajnie się zgrywa, to był news z 3 czerwca. Jego wypowiedź się zgrywa fajnie z wypowiedzią pana Anatolija Junickiego, bo on tu powiedział coś takiego. Oczywiście będziemy musieli rekrutować ludzi na drugą i trzecią zmianę. Zdaję sobie sprawę, że to potężne przedsięwzięcie. Zatrudniają już setki osób, ale potrzebują na drugą, trzecią zmianę, ale mamy wystarczające kompetencje, aby przejść do produkcji seryjnej. Firma fizycznie jest już do tego gotowa. Więc my tak naprawdę na własnych oczach w najbliższych miesiącach będziemy oglądać wielki rozwój. Każdy z nas może mieć w tym mniejszy lub większy udział. To jest coś niezwykłego. Zachęcam was wszystkich, drodzy państwo, partnerzy, inwestorzy, osoby nowe, zainteresowane technologią, do tego, by upowszechniać jak najbardziej tą wiedzę,
żebyście rozsyłali informacje nawet w różnych portalach społecznościowych. Często dobrze jest zamieszczać dodatkowo źródło, z którego pochodzą pewne informacje na temat naszej technologii. To jest też bardzo ważne, ale ja osobiście też uważam i to też zachęcam do wszystkich, was wszystkich do tego, by jeśli widzimy tylko w internecie, na Facebooku, na Twitterze czy jakikolwiek innych portalach informacje o naszej technologii, ktoś wkleił jakiś artykuł, jakieś informacje o dziennikarzach, o których bardzo dużo ostatnio się mówi, że bardzo dużo dziennikarzy telewizji zjeżdża się właśnie do szarży, aby zrobić reportaż. Jeśli widzimy takie artykuły, to róbmy polubienia, niezależnie czy to są nasze, czy naszych bliskich, czy znajomych, czy w ogóle ludzi, których kompletnie nie znamy. Róbmy polubienia, ponieważ każde polubienie naszej technologii wiemy, że przewija się na kontakty w portalach społecznościowych i ta informacja idzie dalej, niezależnie. A my, jako ludzie, którzy wierzymy w ten projekt, którym mamy pieniądze swoje, których mamy, jesteśmy wpisani do rejestru spółki, chcemy, aby ta wiedza jak najszybciej, jak najmocniej upowszechniała się wśród ludzi, ich świadomości, a stanie się to, kiedy będziemy również robić polubienia w różnych artykułach, które gdzieś tam napotkamy. Zachęcam was do tego wszystkich. Cieszę się, że udało nam się zmieścić dosłownie w ciągu mniej więcej 45 minut, bo troszeczkę później zaczęliśmy. Mamy godzinę 20:51. Ja zachęcam was do zapraszania nowych osób na takie prezentacje, ponieważ wtedy możemy faktycznie jakąś część pełnej wiedzy, informacji przekazać tym całkowicie nowym osobom. Jest to bardzo wtedy cenne. Gdybyście mieli jakieś pytania w tej chwili, to postaram się na nie odpowiedzieć. Może chwilę jeszcze poczekam. Na czacie można napisać, jeśli jest takie pytanie, które was trapi, męczy, na którym się zastanawiacie. Chyba, że teraz jakieś pytania wam nie przychodzą na myśl, to zachęcam was do tego, byście pisali na Skype'ie, ewentualnie do mnie na priv, ale też brali udział w tych różnych pomostach, różnych webinarach, które ukazują się ze strony pana Masłowa, czy jeszcze innych osób. My możemy tam też swoje często pytania zamieścić w formularzach, które podsyła pani Natalia, czy jeszcze inni liderzy. Widzę, że nikt tutaj w tej chwili nie pisze żadnych pytań na czacie, więc ja, drodzy państwo, dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Postaram się zawsze, jeśli są jakieś nowości, ale oczywiście nowości takie sprawdzone, potwierdzone, jeśli coś będę miał zakulisowo, ale potwierdzone na 100%, też wam ewentualnie takie informacje podawać na takich prezentacjach. Staramy się tutaj na takich czatach, prezentacjach firmowych nie podawać rzeczy z gruszki, z pietruszki, nie wiadomo, z kosmosu wyjętych. Chcemy, aby one były jak najmocniej potwierdzone, więc często zawierają informacje z tych newsów, które w firmie się ukazują, ale one są potwierdzone. My ewentualnie możemy podać swoje przemyślenia z punktu widzenia partnerów, którzy gdzieś tam z firmą współpracują od iluś lat i mogą dać wyobrażenie, w jakim momencie, czasie jesteśmy, jeśli chodzi o tą technologię. A jesteśmy naprawdę w wyjątkowym okresie, czasie, kiedy warto jeszcze troszeczkę ze swojej strony włożyć w pracę, która później będzie nam procentować. Przecież dobrze wiemy, przez lata, przez dziesiątki lat, być może również my będziemy korzystać z tego, ale nasze dzieci, wnuki i tak dalej. Więc warto o tym pamiętać. Jak długo czeka się na zmianę dokumentów, jak się ma nowy dowód? Zazwyczaj to jest standardowo to jest do 72 godzin. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że to może nastąpić w ciągu również doby, w ciągu 24 godzin. Wtedy, nie wiem akurat, czy chodzi o ciebie, Adam, czy o kogoś innego, natomiast dobrze jest napisać pierwszy na czacie online, tym po prawej stronie, jak mamy na swoich kontakcie zalogujemy, zapytać się konsultanta, co mamy zrobić w takiej sytuacji, gdzie napisać pod jaki mail i jakie dane wysłać, żeby były kompletne. Często jest tak, że być może właśnie wystarczy nam wysłać go mailem, dowód osobisty, opisać sytuację, nasz adres mailowy naszego konta, nasz numer ID i często jest tak, że
dział IT, czy osób, które no, zajmują się akurat tą częścią pracy, jeśli chodzi o nasze dane, najczęściej do 24 godzin taka zmiana powinna nastąpić. Chyba że jest jakiś wyjątkowy ruch, no to może to potrwać standardowo maksymalnie do 72 godzin. Gdybyś miał problem i trwałoby to dłużej, no to proszę o informację bezpośrednio do mnie na Skype'a. Postaramy się pomóc o wiele, no przyspieszyć tą sprawę. Okej, a kiedy to zrobiłeś? W jakim czasie? Kiedy to było? Jeśli możesz napisać, kiedy to było, czy to jest świeża sprawa? A, teraz wysłałeś, okej. Więc gdyby się okazało, że maksymalnie do 72 godzin tych danych masz nie, te dane masz niezmienione, albo nawet jeśli minie pełna doba, minimum te 24 godziny, to daj znać, to postaramy się coś po prostu przyspieszyć. To na Skype'ie wtedy napisz i postaramy się coś zrobić w tej kwestii. Gdyby to trwało dłużej, a gdybyś na przykład, nie wiem, chodziło o zakup jakiegoś pakietu jeszcze ważnego, bo jeśli chodzi o samą zmianę dokumentów, no to tak jak powiedziałem, to jest standard. 72 godziny, a najczęściej do 24 godziny jest to załatwiane. Natomiast jeśli chodzi o jakieś konto, gdzie ktoś chce kupić, zweryfikować się, kupić jakieś udziały i tak dalej, chociaż jak wiecie, możecie kupić pierwsze udziały, niekoniecznie mając konto zweryfikowane. Tam oczywiście mając konto zweryfikowane mamy więcej praw, bo nawet jak wejdziemy w zakładkę weryfikacja, to jest ładnie opisane, co możemy, jeśli mamy konto niezweryfikowane, a co możemy, jeśli mamy konto zweryfikowane. Więc na pewno możemy kupić pakiet, mając jeszcze konto niezweryfikowane, więc tutaj jak gdyby ktoś, kto się dzisiaj zaloguje, zarejestruje i chce kupić ten pakiet jeszcze w starym dyskoncie, jak najbardziej może go kupić, nie mając jeszcze konta zweryfikowanego. Ale sama weryfikacja, z doświadczenia wiem, że trwa maksymalnie 24 godziny, a często jest tak, że to trwa dosłownie kilka godzin, jeśli to zrobimy rano. Ostatnio robiliśmy weryfikację tutaj z jednym partnerem, wysłaliśmy, pamiętam chyba, no to było chyba w okolicach południa, może trochę po południu, a późnym popołudniem, bo chcieliśmy po prostu zdążyć przez zmianę dyskonta, nie wiedzieliśmy, że jeszcze zostanie przesunięte na prośbę partnerów, późnym popołudniem to konto już było zweryfikowane, więc poszło bardzo zgrabnie. Czy są plany na temat kopania kryptowaluty Skyway za pomocą kolejek, ponieważ już są prototypy samochodu, które czynią tę branżę finansową? Znaczy z tego co wiem, mogę się mylić, ja się to tak na 100% upewnię, osobiście sam posiadam tokeny, natomiast nie wiem jak jest tutaj z kopaniem, bo z tego co wiem, to najprawdopodobniej ilość jak gdyby tokenów już jest określona z góry. Tutaj nie będzie żadnego kopania najprawdopodobniej, ale się jeszcze na 100% upewnię, być może przy kolejnym webinarze albo na Skype'ie w najbliższym czasie napiszę, ale z tego co się orientuję, to jest określona ilość tokenów, jak gdyby takich udziałów wewnętrznych i ona po prostu już jest w firmie. Ona jest po prostu, jest przedsprzedaż, później okres, gdzie każdy z nas będzie miał dostęp do tych tokenów, możliwość zakupienia i pewnie ilość, która gdzieś tam w jakimś okresie czasu się nie sprzeda, być może będzie zniszczona. Takie szczegóły po prostu postaram się dopytać i ewentualnie napisać na Skype'ie w najbliższym czasie. Jeśli to wszystko, to ja dziękuję za dzisiejszy webinar, za dzisiejszą prezentację. Pozdrawiam wszystkim, dziękuję też za obecność.